kontynuując szlak śladami Herkusa Monte. Po raz trzeci go będę atakował. Mam nadzieję, że dzisiaj wreszcie skończę. Aczkolwiek dzisiaj troszeczkę przedłużam trasę. Jestem we wsi Gałajny, skąd będę ruszał tak troszeczkę tutaj jakimiś tutaj leśnymi ostępami do nowej wsi Ławeckiej, następnie dalej na Warszkajty i górę Napoleona, a później gdzieś tam na Żywkowo i Toprzyny. Zapomniałem wspomnieć, że moja bziółka wczoraj mówiła, że ja dzisiaj na kole do Landsberga jodę. Więc jodę do Landsberga. No, w Landsbergu już dzisiaj raczej nie będę. Ale słowniczek Gwary Warmińskiej Edwarda Cyfusa zacnie sprawdza się na moim górstwie. Piękne widoki tam w oddali, widać jak teren wchodzi w dół i podnosi się do góry, płynie tam rzeka Elma. Stąd ten teren wygląda tak jak wygląda. Za Nową Wsią Łowecką tą rzekę będę przekraczał, na pewno tam zobaczymy, jak to wygląda w tamtym już konkretnym miejscu. Zastanawiałem się, czy nie pojechać inną drogą, skrócić troszeczkę i nie odwiedzać nowej wsi, ale jednak tutaj krajobrazy są fajne. Przed chwilą było takie duże bagnicho zamarznięte, piękne miejsce, fajny znak, gdzie ktoś wstawił sobie pluszowego misia zamiast tego znaku, zamiast jakiegoś tam, nie wiem, skierowania w jakieś konkretne miejsce, wstawiony pluszowy miś. To jest ciekawe. Nie wiem, gdzie ten cmentarz mógł być. Tam jest jakiś ogrodzony teren. Może tam. Nie wiem. Takie tutaj mamy okoliczności przyrody. Obłądziłem trochę, ale cmentarz znalazłem. Bardzo stary cmentarz, bo groby 1890 lata. Ciekawe, gdzie był produkowany krzyż. Czy jest tu informacja jeszcze? Walter Hermann umarł 10 września. Chyba podczas walk zginął, bo zginął w Rybieńku w Polsce. No, tak, bo zum Gedanken an unseren unvergesslichen Sohn und Bruder. 1939 rok. No. O cóż się pchał do Rybieńka? Mogłeś sobie na swoim ostrojsem siedzieć, tyłka nie wychylać i by ci się krzywda nie stała. Żeś się nie nawojował raptem 10 dni, Hermanie. Ale leż już sobie, już ci spokój dałem, nie będę ci wypominał po 70 latach. Muszę się zaraz trochę rozebrać, bo jest za ciepło z kolei. To jest ciekawa pogoda. Ostatnio strasznie zimno, dziś żurawie coraz cieplej. Zimorodek poleciał, pięknie. Pięknie, piękny teren. Tak, tutaj wszystko fajnie wygląda.
To jest ciekawy krajobraz. Dwa osiołki latają. Jeden lata tam daleko, a jeden lata tutaj zaraz nad lasem. Gdzieś tutaj w chwili obecnie znikł, ale sobie tutaj pięknie na niebie szybuje. Zaraz gdzieś tutaj będę odszukiwał tak zwanej góry Napoleona. A historia tej góry jest taka, że z tej góry Napoleon dowodził bitwą pod Pruską i Ławią, a dzisiejszy Bagrationowsk, tak się dzisiaj ta miejscowość nazywa, bardzo blisko Toprzyn, gdzie całkiem niedawno tutaj zostało zapoczątkowany sezon rekonstrukcji historycznej. Za mną mateczka Rosja, a po mojej lewej stronie Góra Napoleona, zarośnięty obecnie lasem pagórek pod granicą z obwodem kaliningradzkim, za nieistniejącą wsią Warszkajty. Właśnie wieś jest nieistniejąca, myślałem, że coś tam będzie, a nie ma nic, tylko fundamenty. Stąd Napoleon 7 i 8 lutego 1807 roku obserwował przebieg bitwy pod Pruską i Ławą, dzisiejszy Bagrationowsk. Po nie do końca rozstrzygniętej bitwie miał nocować w pobliskiej, także nieistniejącej cegielni. Obecnie z łąk obok tego wzniesienia widać dachy Bagrationowska, dawnej pruskiej Iławki. No wejdę na górę, zobaczę, mam nadzieję, że nie przyjedzie straż graniczna i mi nie da znowu reprymendy. Ale dzisiaj mam dokumenty. O kurczę, tu się pokuje, trochę róże rosną. Dziś Napoleon musiałby wybrać sobie inną miejscówkę, z tego względu, że z tej już by nic nie zobaczył, wszystko zarośnięte, zakrzaczone. Taka oto gryzka. Kawał przestrzeni dalej między drzewami widać prześwity. Spróbujemy się wbić na te łąki niedaleko i zobaczymy, co będzie widać z tamtej strony. W tle za mną w oddali Bagrationowsk i piękne, szerokie przestrzenie. Tam to wszystko fajnie wygląda. Jeszcze troszeczkę góreczek i potem równina sępopolska, na którą zamierzam się, że tak powiem, przyczaić w następnym etapie moich tutaj rowerowych rozważań wzdłuż granicy z obwodem. Znalazłem ciekawe ślady i się zastanawiam, albo ktoś niedźwiedzia na spacer wyprowadzał. Taki ślad, ale wielki. Toć to jakiś groton musiał tutaj iść. W oddali widać wieś Żywkowo. W prawo Rosja. Ciekawe, czy jakiś bocian przyleciał. Żurawie są, wilki są, więc może i łociany będą. Wieś bociania. Zobaczymy, czy już jakiś bociek przyleciał. A po drodze będziemy mieli stadko koników polskich. Przepiękne zwierzaki. Dużo gniazd, ale pięknie tutaj jest. Bardzo zadbana wioseczka, widać, że mieszkańcom zależy na tym, żeby tutaj to tak było wszystko ładnie i porządnie, schudnie. Fajnie, a ja sobie tutaj, tu się zatrzymam, tu sobie zjem drugie śniadanie. Każdemu polecam zjeść śniadanie w Żywkowie. Warunki są wyśmienite, zwłaszcza jak jest się z dziećmi. Dzieci mogą nauczyć się, jak wyglądają konkretne budki ptaków, jakie ptaszyczki w jakiej budce. Można popatrzeć, tu się pobawić w różne gry i zabawy, pobujać się na huśtawkach i tak dalej. Bardzo fajne miejsce. Żadnego bociana nie ma, może będzie za tydzień, gdy tutaj wędrówkę pierwszą uskutecznię z dzieciakami.
Zobaczymy. A teraz udam się na Toprzyny i w kierunku dalej, w kierunku Kadykowej Góry. Ładne. No chodź. Piękne chodniki. O, tamten jak szaleje. Przewroty jakie robi? Za namową mieszkańca Żywkowa ciutkę zmodyfikowałem trasę. Podobno gdzieś tu jest jakaś tajna baza pograniczników, tam coś widzę w oddali chyba, to tam niestety kamerować pewnie nie będzie wolno. Droga, tragedia, błota tyle, że ciężko. Tutaj budka telefoniczna stara, skrzynka przedwojenna. Takie mam widoczki piękne z tyłu. Wygląda to wszystko niesamowicie. Pojedyncze chałupki. Dzicz totalna. Pięknie jest. Wydaje mi się, że dotarłem do miejsca zwanego Kadykowa Góra, ale nie jestem pewny. Może to jest to. Może to nie jest to. Nie wiem, nie powiem. W każdym bądź razie raczej to nie jest to miejsce. Lokalizacja Kadykowej Góry zostaje przełożona gdzieś na jakąś bliższą bądź dalszą przyszłość. Bardzo ciężki kawałek trasy od Sigain w stronę Kamiennego Pola. No nie dość, że oznaczenie strasznie naprawdę. Ciężko tutaj kurczę się odnaleźć, ale właśnie znalazłem szlak. Jest ok. To dużo błota, a bardzo dużo lodu. Można się wielokrotnie przewalić, kurczę. Jeszcze musi troszeczkę to tajać. Fajne drzewa, trzy świerki, wielkie świerki. Ta mapka, no niestety, no z tą mapką to się, no się można tylko zgubić, tak? Już tutaj jest taka lepsza mapka wydana przez, tak chyba bodajże Zakątek Warmiński. I kurczę, no jest ta mapa, to czemu nie została wykorzystana tutaj do takich celów? Czemu te szlaki nie są naniesione na taką mapę, tylko naniesione na coś takiego, co... No niestety, no w tej dziczy tutaj, no to jak tu się odnaleźć? No nijak. A tutaj więcej tych dróg leśnych, no generalnie wszystkie praktycznie są. Takie, które są przejezdne, tych, których tam praktycznie już w terenie nie ma, to i faktycznie nie są zaznaczone. I w taki sposób to powinno być zrobione. Liczę na to, że do tego fajnego przewodnika wydanego przez gminę wiejską w Górowie Ławeckim we współpracy z wydawnictwem Regionalista z Olsztyna, że jakoś tutaj to w przyszłości zostanie troszeczkę poprawione. A tak słowem do wydawnictwa Regionalista, pan Tomasz Sowiński robi super robotę, wydając fantastyczne książki o tajemnicach tych naszych tutaj terenów i warmińskich i niewarmińskich, tak te okolice wszystkie tutaj opisuje i opisuje to w taki sposób, że po przeczytaniu takiej książeczki fajnie pojechać w teren i zweryfikować to, co napisał z sytuacją terenową. Daje to bardzo, bardzo fajne wyniki, bardzo przyjemnie się potem podróżuje po takich terenach. Mam nadzieję, że wkrótce się pojawi następna pozycja, którą oczywiście z waszego wydawnictwa zakupię. A tymczasem udam się do tablicy mówiącej o tym, cóż to takiego było te Kamienne Pole. Przygraniczna polana, na której się znajdujemy, to historyczna kraina Stablak. W języku pruskim stabis to kamień, a laukus to pole. Przed podbojem Prus przez Krzyżaków najbliższe okolice Kamiennego Pola stanowiły ważny ośrodek życia politycznego i religijnego na Tangi. Nieistniejąca już dziś osada Stablak znajduje się 4 km na północ od granicy po stronie rosyjskiej. Nad całą granicą, pół kilometra na północ od niej po stronie obwodu kaliningradzkiego, umiejscowiona była również przedwojenna leśniczówka Stablak. W literaturze niemieckiej występuje też nazwa określająca teren Stablaku jako Wolfsgarten,
co jest staroniemieckim określeniem pustkowia zarośniętego lasem. Około 4,5 km na północny wschód od dawnych Stabławek znajdowała się osada określona w kronikach krzyżackich jako Forum Gerkin, dawna osada targowa. Dalej na północ, koło Pilzen, dzisiejsza rosyjska Dubrowka, położony był średniowieczny gród obronny. Niedaleko grodziska w dawnej miejscowości Grundfeld znajduje się płaski kamień z wyraźnymi śladami obróbki, prawdopodobnie miejsce pogańskich obrzędów ofiarnych. Okolice te były ostatnim pruskim punktem oporu na Tangów podczas drugiego powstania pruskiego pod wodzą Herkusa Monte. Krzyżacy po zaciętych walkach zdobyli gród Pilzen, zniszczyli osady Gerkin i zmusili wodze na Tangów do schronienia się w puszczy. W tutejszym lesie Stablak w 1703 roku odkryto i udokumentowano kurhan ze skrzynią kamienną zawierającą oprócz popielnicy szklane naczynie oraz gliniany garnek. Garnek, w którym ktoś w późniejszych czasach ukrył szelongi krzyżackie datowane na rok 1414-1422. Takie to tutaj ciekawe rzeczy się działy w tych terenach. Pięknie. Woda mi się wlała górą. Ale zimno. Masakra. Jestem przy jednym z punktów szlaku tajemnicami poligonu Stablak. Innych nie chciałem po drodze zwiedzać, no, z racji tego, że niewiele, że tak powiem, i tak to by mi do dzisiejszego szlaku wniosło, a ten akurat bardzo chętnie zobaczę. To góra Paryżkowa. W tej górze Niemcy wybudowali jakąś fabrykę. Wejścia zostały wysadzone, a po wojnie jeden z Niemców, który tutaj pracował przy odbudowie lokalnych tutaj struktur, korzystając z tego, że miał tutaj dostęp do wszystkiego, włączył pompy wodne i woda została skierowana tutaj do wnętrza góry, zalał to wszystko w środku. Tam jest kilka większych, kilka mniejszych hal. Próbowano się do tego dobierać, no ale tak jakoś bez skutku. Grom wie, co tam było robione, ale miejsce warte uwagi, na pewno ze względu na widoki, więc wtargam się tam na górę i sobie zobaczę. Każdy warszawiak i Ślązak powinien te tereny odwiedzić, pooddychać czystym i świeżym powietrzem. A ta góra, na którą wchodzę, to może być prawdopodobnie, tak jak było napisane w Ogamach, Laume Gabis, czyli góra Łaum, góra wiedźm, góra czarownic. Nikt tego nie wie, możliwe. Tok jest niesamowity. Za mną, za plecami właśnie, zamkowa góra. Stamtąd też był świetny widok. Z tym, że drzewami zarosło. Była tam taka dość pokaźnej rozmiarów wieżyczka obserwacyjna i fantastyczny widok się stamtąd rozciągał. Dziś po niej śladu nie ma. Jest takie miejsce, taka przecinka, przez którą też fajnie. No co nieco widać, no nie za dużo, ale jest ekstra. Wyginam ciało mało. Wyginam ciało. Chodźcie, ciało mało.